Merhaba, dzisiaj kolejny filmik ze wschodu Turcji. Tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Strasznie durne przywitanie, co? Słuchajcie, dostałam ostatnio taki komentarz, że jestem nudna i za mało we mnie ekspresyjności. No to może właśnie teraz tak powinnam się do Was zwracać, co? No, chyba jednak nie. Ale pozdrawiam autorkę komentarza. A teraz już tak zupełnie poważnie. Słuchajcie, nagrywam dzisiaj ten film z taką myślą, że jest nas już tutaj prawie 10 tysięcy. I bardzo mnie to cieszy. Jestem bardzo zaskoczona, bo nie spodziewałam się, że w tak krótkim czasie od założenia kanału będzie was tutaj aż tylu. Także bardzo wam dziękuję za to, że tu jesteście, że oglądacie moje filmy. Witam wszystkich nowych widzów. Mam nadzieję, że rozgościcie się tutaj na stałe i że będzie Was cały czas przybywało. No i co? Trzeba to oczywiście jakoś uczcić. No i dlatego też nagrywam dla Was taki oto film. Jak się pewnie domyślacie po scenerii i po tym, co ostatnio przebąkiwałam i na YouTubie, i na mediach społecznościowych, będzie to film zza kulis mojej pracy na YouTubie. Chciałabym Wam pokazać, co wszystko się dzieje, co wszystko ja muszę zrobić, żebyście Wy mogli obejrzeć film już w takiej wersji, w jakiej ona jest opublikowana na moim kanale. Oczywiście nie będę pokazywać, jak wygląda samo nagrywanie filmów, tylko właśnie co się z nimi dzieje, jak już one są nagrane, są zgrane na komputer. I trzeba już taki gotowy później film wyprodukować. Także jeżeli Was to interesuje, no to zostańcie ze mną. Zapraszam. Jaki film ja teraz tutaj będę dla Was montować? Ten film w momencie, kiedy Wy to oglądacie, już na kanale jest. Więc jeżeli jeszcze go nie widzieliście, jak wygląda w tej końcowej wersji, to zapraszam. Link pojawi się gdzieś tutaj. Jest to film na temat latających ryb Indzikefali, nagrany w miejscu o nazwie Balık Pendi Verciş. No i trzeba zacząć od tego właśnie, ile czasu zajęło mi nagrywanie klipów, które będę używać do montażu tego filmu. Na tą chwilę nie mogę przewidzieć, ile gotowy film będzie trwał. No ale sądząc po ilości materiałów, jakie udało mi się zebrać, ten film za długi nie będzie, pewnie jakieś 10 minut. No i właśnie, ile minut trwają wszystkie klipy razem, które mam do montażu? Ile musiałam tych klipów nagrać, żeby z tego powstało 10 minut? Już Wam pokazuję. Słuchajcie, mam już włączony program, którego będę używać do montażu. Pewnie będziecie o to pytać, więc już mówię. Program nazywa się Filmora. Polecam, bardzo łatwy w obsłudze. Nie za dużo jakichś tam skomplikowanych funkcji, także jeżeli jesteście tak jak ja, dopiero nowicjuszem w tych sprawach, to myślę, że super się sprawdzi. No i właśnie, jak tu widzicie, już mam zgrane wszystkie klipy, które będę używać do montażu. Jest ich razem około 60 i trwają one około godzinę wszystkie razem. Czyli potrzebuję godzinnego materiału, żeby stworzyć około 10-minutowy film. No i od czego ja zawsze zaczynam swoją pracę? Jeżeli właśnie mam do zmontowania vloga, do którego potrzebuję muzykę, no to zaczynam zawsze od znalezienia odpowiedniej muzyki. Jaka jest sprawa z tą muzyką? Słuchajcie, często dostaję takie sugestie od widzów, że może lepiej do moich filmów pasowałaby turecka muzyka. Podajecie czasem konkretne tytuły. Tak, ja bardzo chętnie skorzystałabym z takiej muzyki, wiadomo, ale po prostu nie mogę. Dlaczego? Ponieważ zazwyczaj właśnie tego typu utwory objęte są prawami autorskimi. I tak jak ja nie chciałabym, żeby ktoś kopiował moje filmy i używał je jako swoje, tak też ci artyści nie chcą, żeby ktoś używał ich muzyki, tego co oni stworzyli. No i co w takim razie twórcy na YouTubie mogą z tym fantem zrobić? No jest kilka opcji. Pierwsza opcja to jest taka biblioteka audio, którą udostępnia sam YouTube dla nas. I możemy sobie właśnie stamtąd muzykę wybierać na spokojnie, ona nie jest objęta prawami autorskimi. Są też takie kanały na YouTubie. Jeden z nich nazywa się Audio Library i ja bardzo lubię właśnie z niego korzystać.
Tam z kolei twórcy wyrażają zgodę na to, żeby z ich utworów korzystać pod warunkiem, że umieści się w opisie pod filmem linki do nich. I są też takie portale, gdzie można sobie co miesiąc opłacać jakby abonament i wtedy mieć dostęp też do różnej muzyki, jakby bez praw autorskich. Już Wam pokażę, jak to wygląda. Zobaczcie, tutaj właśnie mam bibliotekę audio udostępnioną przez YouTube. Naprawdę tej muzyki jest tutaj masa. Można sobie to wszystko wybierać według gatunków, nastroju, instrumentu, czasu trwania. Tu sobie wyszukiwać, o co konkretnie nam chodzi. Jest naprawdę tego masa. A jeżeli chodzi o kanał Audio Library, tak on wygląda. To jest fajna rzecz taka, że wszystko jest podzielone na przejrzyste playlisty. Można sobie łatwo wyszukać to, czego potrzebujemy. I pokażę tutaj Wam na jednym przykładzie, o co mi chodzi z tym opisem pod filmem. Załóżmy, że wybieramy sobie tutaj taki utwór. Hop. I zobaczcie, twórcy na tym kanale zgadzają się na to, żebyśmy my używali tej muzyki pod warunkiem, że skopiujemy tutaj tą część i wkleimy u siebie w opisie pod filmem. Więc tak to wygląda. I ja najczęściej właśnie korzystam z tego kanału Audio Library, ale jak już naprawdę nie mogę nic znaleźć, no to wtedy korzystam z biblioteki audio. No tak w sumie na przemian, różnie to bywa. No i właśnie teraz muszę się zabrać najpierw za znalezienie odpowiedniej muzyki. I to, powiem Wam, czasami trwa dłużej niż montaż samego filmu, bo często jest tak, że po prostu nic mi się nie podoba, albo wszystko mi się podoba i nie mogę niczego wybrać. No a to polecam, jeżeli kiedykolwiek montujecie film w takim sensie właśnie, że dopasowujecie swoje klipy pod rytm muzyki, no to lepiej najpierw tą muzykę znaleźć i już później montować typowo z tą muzyką, niż napracować się, poobcinać te klipy, a później się okaże, że to z rytmem muzyki w ogóle nie będzie pasować. Także od tego zaczynamy. No to co? Montażu dzień pierwszy, mamy godzinę 14:37. Zaczynamy. Jest godzina 15:23. Muzyka znaleziona. Czyli dzisiaj mogłabym to nazwać sukcesem. Dosyć szybko poszło. Znalazłam kilka utworów i będę je sobie dobierać, wybierać, przebierać w trakcie już montażu, co lepiej będzie pasowało. Ok, muzyka dodana do programu. No i teraz już mogę zacząć właściwy montaż. Wybieramy sobie jakikolwiek klip, wiadomo, zaczynam od pierwszego, film zaczyna się od wstępu i dodaję go tutaj na tą moją część pracy, montażu. I słuchajcie, w takich właśnie klipach, gdzie coś jest mówione, fajne w tym programie jest to, że tutaj pokazują się takie linie głosowe i według tego łatwiej jest wycinać rzeczy, które są niepotrzebne, bo dokładnie wiem, w którym miejscu ciąć, żeby głupio nie wyglądało. Więc jak to teraz będzie? Te klipy, w których coś mówię, będę przycinać właśnie w takim sensie, żeby pousuwać wszystkie jęki, kwęki, stęki i inne niepotrzebne rzeczy. A te klipy, gdzie są jakieś tam widoczki, no to będę przycinać według rytmu muzyki. Aha, jeszcze co do muzyki, oczywiście mam zapisane tutaj te linki, które później muszę przekopiować do opisu pod filmem, żeby później tego nie szukać, nie zapomnieć. Zawsze to sobie przy okazji szukania muzyki od razu kopiuję. No dobrze, to zabieram się za montaż.
update. Jest godzina 17:50 i mam zmontowane na razie 5 minut filmu. I słyszę, że właśnie Nuri wrócił do domu, więc zrobię sobie małą przerwę. Musimy zjeść jakiś obiad. No, także wracam po przerwie. Jestem najedzona, trochę odpoczęłam. Jest godzina 19:00. No i zabieram się dalej za robotę. Już się robi trochę ciemnawo, więc mam pozapalane światła. Mam nadzieję, że dosyć dobrze mnie widać. Może być trochę taki ziarnisty ten obraz teraz. No więc słuchajcie, na jakim etapie jesteśmy? Myślę, że jestem gdzieś tak w połowie pracy nad montażem, no bo film w tej chwili na projekcie ma 5 minut, a myślę, że około 10 minut wyjdzie. No ale potem, poza tym montażem, jeszcze jest dalsza praca, ale to później zobaczycie. No i też może zauważyliście, że zmieniłam miejsce. Zawsze przychodzi taki moment w trakcie pracy nad filmem, że już mi się nie chce siedzieć przy stole i zawsze się wtedy tak tutaj rozkładam. No wiem, że to nie jest może jakaś najlepsza pozycja do pracy przy komputerze. No ale cóż, co zrobić? Nie szkalujcie mnie za to, tak mi jest wygodnie. Wiem, że to niezdrowo. Okej, no to pokażę Wam, jak na tą chwilę wygląda projekt. Projekt na tą chwilę prezentuje się w taki sposób. Jak widzicie, tutaj zaczyna się taką częścią z widoczkami, z muzyką, potem trochę gadania, potem znowu muzyka, widoczki. No i tak to właśnie wygląda. Cały projekt pocięty na takie kawałeczki, które później, jak już jest wszystko gotowe, i projekt jest zeksportowany, zrenderowany, to tworzą jedną wielką całość. Cześć wszystkim. Macie, co robisz? Pracuję. No, tak się pracuje. Na YouTubie. Madzia montuje filmiki dla was. A ja tak. Madzia, może chcesz herbatę? Chcę. Idziemy robić herbatkę. Tak się odpali. O, jest. Bubu. Idziemy tu. I teraz poczekamy, aż się woda gotuje. Może idziemy do Magdy. Wiesz co? Ja potrzebuję swojego telefonu. Jeszcze tam mam trochę tych... Daj kabel. Masz tam. A, do ładowarki. No. Moment. No, potrzebny jest kabel. To zawsze trzeba pomóc. Idziemy. Proszę. Dziękuję. Idziemy sprawdzić, czy woda jest już gotowa. Chyba tak. Zmniejszymy ogień. Tu nasza herbatkę. O. Rzucamy. Uf. Plastikowa biedronko, ty moją kochana, zostań moją żonką, błagam cię, proszę cię. Naj, 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 naj. Naj, naj, naj. Cztery osiemnastki tylko w moim samochodzie. La, 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 la. No prawie gotowe. Tu mamy kubki, czajnik i cukier. O nie, cukier niezdrowo, nie. Nie patrzcie tu. Czajnik i kubki. Madzia, cukier jest zdrowo? Cukier niezdrowy, ale wiesz, jak pomieszasz mi palcem, to będzie wystarczająco słodkie. A ogólnie co robisz tak w życiu?
No. Ale dlaczego Darek to Dariusz, a Marek to nie Mariusz? Co? Nie wiem. A jeszcze pytanko. Skoro bankomat wydaje banknoty, dlaczego alkomat nie daje alkoholu? Skoro istnieje żel pod prysznic, a dlaczego nie ma żel pod wannę? Co się stanie, jeżeli Pinokio mówi, że zaraz mu urośnie nos? Nos. Jeszcze ostatnie pytanie. Słuchasz? Gdzie kupiłaś tą koszulkę? Nie pamiętam. Pomarańczową. Nie wiem. Zawsze taki kolor kupujesz? Nie. A co? Co ci się podoba tak pomarańczowe? No ale pasuje ci ten kolor. Świetnie wyglądać. Ładnemu we wszystkim ładnie. Tak. Dalej możesz. Dobra, dam ci tak spokój. Herbatę mi nalej. Dobra. No to pa. To pa. Jeszcze dużo? Co? Tam leżą paluszki. Enemy has been slain. An ally has been slain. Initiate retreat. Szybszym tempie to zrób. Fajnie. Okej, okay. No i koniec pracy na dzisiaj, bo już nie mam siły, jest godzina 22, czyli odejmując tą przerwę na obiad, pracowałam dzisiaj 6 godzin nad tym. No i po 6 godzinach pracy co mamy? Mam tak wstępnie zmontowany już cały filmik, jutro trzeba będzie tylko nanieść drobne poprawki i go zrenderować, zeksportować na komputer i potem zająć się dalszą pracą, ale to Wam już pokażę jutro. A teraz jeszcze tutaj tak wygląda na tą chwilę mój projekt. Tyle zostało użytych klipów i filmik, tak jak przewidywałam, będzie trwał trochę ponad 10 minut. No, 6 godzin pracy, 10 minut filmiku. A to jeszcze nie koniec. No to co? Do zobaczenia jutro. Dobranoc. Dzień dobry. No to zaczynamy. Dzień drugi pracy nad filmem.
Jak widzicie, ja jeszcze nie jestem ogarnięta, zupełnie nic nie jest jeszcze ogarnięte. Jest godzina prawie 12, no. A ja zdążyłam dzisiaj tylko zjeść śniadanie i przejrzeć YouTube. No tak, jestem nocnym Markiem, bardzo długo zawsze w nocy siedzę, a potem rano nie mogę wstać i tak to zazwyczaj wygląda. No. I co teraz robimy? Zostało montażu już naprawdę bardzo mało. Trzeba właściwie tylko popracować trochę nad kolorami i wrzucić już film, żeby się eksportował z projektu jako normalny, już gotowy filmik na komputer. No i właśnie chcę to teraz zrobić i w trakcie jak filmik będzie się eksportował, to będę siebie i chatę ogarniać. No to do roboty. Ok, projekt skończony, więc teraz już tylko eksport. Ile czasu będzie trwało? No, około, nie wiadomo, pół godziny. No, to zabieram się za ogarnianie chaty i widzimy się niedługo. Ok, no minęło trochę czasu, chata ogarnięta, ja też i jest godzina 13:50. Filmik zeksportował się na komputer i co teraz z tym dalej? Teraz przejrzę, czy on na pewno dobrze wygląda, czy na pewno nie trzeba nic poprawić. Jeżeli go zatwierdzę, no to wtedy będę już go wrzucać na YouTube'a. Na razie z ustawieniami prywatnymi, czyli do wglądu tylko dla mnie. No i wtedy zaczną się wszystkie ustawienia na YouTubie, które zawsze robię, opisy pod filmem i tak dalej, a także zdjęcie na miniaturę. No a później już zabiorę się za napisy, także zobaczcie, jak to wygląda. A teraz Madzia robi zdjęcie na miniaturę. Okej, no to zabieramy się za zdjęcie na miniaturę. Zdjęcie jest zrobione, zrzucone na kompa. Teraz pokażę Wam, jakiego programu, a właściwie jakiej strony internetowej używam do obrabiania tych zdjęć właśnie na miniaturę. Strona, z której korzystam, nazywa się Canva i jest to zupełnie bezpłatne, można sobie za darmo projektować tutaj mnóstwo grafik i są gotowe szablony z poprawnymi rozmiarami. Mnie interesuje miniatura YouTube, klikam i tutaj będę właśnie miniaturę projektować. I tak wygląda gotowa miniatura. Tak jak już mówiłam, film jest o rybach, które się nazywają Indzi Kefali i miejscowi mówią na nie latające ryby, ucian balek. Stąd też taka miniatura. Okej, no to możemy przejść do wrzucania wszystkiego na YouTube. Przesyłamy film jako prywatny na razie. Hop. Okej. No i to przesyłanie oczywiście trwa, czasem bardzo długo. Teraz muszę wpisać wszystkie tutaj rzeczy na temat tego filmu. Tytuł, opis, który zawsze możecie sobie pod filmem wyświetlić, tagi jako takie metadane dla YouTube'a, czyli jakby informacje, o czym ten film jest, później tłumaczenia tego wszystkiego na język turecki, ustawienia reklam, ustawienia zaawansowane, czyli tam właśnie miniatury i tego typu rzeczy. Więc za to się teraz zabieram. Film się jeszcze przesyła, ale tu podstawowe rzeczy zrobiłam, to znaczy tytuł jest, opis pod filmem też. Tutaj zawsze wpisuję taką krótką notatkę, o czym w ogóle film jest. A później standardowe rzeczy, które są pod każdym filmem, czyli że co tydzień są nowe filmy, że wszystkie moje filmy zawierają polskie, tureckie, angielskie napisy, potem linki do mediów społecznościowych i to, o czym wspomniałam, czyli muzyka i hashtagi.
Mam też tagi informacyjne dla YouTube'a. No i tłumaczenia na język turecki. Mam też już ustawioną tutaj miniaturę. No i teraz muszę czekać, aż film do końca się załaduje. Wtedy będę mogła robić w środku ekran końcowy, karty i tego typu rzeczy. Także widzimy się, jak już to się tutaj zrobi. Aha, i update, która jest godzina. Godzina jest 15:17. Jeżeli jest godzina 15:17, ja zaczęłam pracę około 12, gdzie miałam półgodzinną przerwę, żeby się ogarnąć i ogarnąć też mieszkanie. No to by znaczyło, że pracuję dzisiaj już jakieś 3 godziny. I zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Teraz, dopóki to się ładuje, to ja nie mogę nic dalej zrobić, muszę czekać. Także chwilkę sobie odsapnę. Ok, no to filmik mamy już dodany. Jak widzicie, miniatura, wszystko jest. No i teraz przechodzimy do dalszych ustawień. Najpierw mamy ekran końcowy, czyli to, co wy widzicie na końcu moich filmów zawsze. Pierwszy element to zawsze jest subskrypcja, czyli logo, które jak wy dotkniecie, to przeniesie was do zasubskrybowania mojego kanału. Dobra, i następne elementy to zawsze są filmy. Dwa, jeden to jest najnowszy film. Hop. No i teraz jeszcze drugi element, czyli dopasowany do widza film. I zobaczmy. Ok. I teraz jeszcze karty, czyli te linki, które wam wyskakują zawsze. W jednym momencie mówiłam o jeziorze Van. Tu będzie. Więc dodajemy kartę, playlistę. Jezioro Van. Jeżeli oglądaliście już jakieś moje filmy na temat jeziora Van, okay. To wiecie, że woda w tym... Jeszcze tutaj mówiłam o jednym filmie. Hop. Ten film. Kombinezon, który pokazywałam na filmie, w którym pakowałam się do Antalii. Teraz jeszcze zostały nam napisy. No i teraz trochę o napisach. Myślę, że większość z was już o tym wie, że każdy mój film na tym kanale zawiera polskie, angielskie i tureckie napisy. No i te napisy nie są generowane automatycznie przez YouTube, tak jak niektórzy myślą, tylko robimy je ja i Nuri. Wszystko ręcznie wklepujemy. Jak to wygląda, jaki jest podział pracy? Ja robię napisy w języku polskim i tłumaczę je na angielski, a Nuri robi tłumaczenie tureckie, które później razem konsultujemy, żeby sprawdzić, czy wszystko jest dobrze przetłumaczone. Po co te napisy w ogóle? Słuchajcie, język polski, oczywiście dla osób, które uczą się języka polskiego. Wiem, że ogląda mnie sporo widzów obywatelstwa tureckiego, którzy właśnie polskiego się uczą i wiem, że oglądają moje filmy nawet na lekcjach, żeby ten język złapać. Bardzo się cieszę i pozdrawiam was i życzę wam wytrwałości w nauce. A poza tym są też osoby głuche, które oglądają mój kanał. No i właśnie dzięki napisom w języku polskim w ogóle są w stanie te filmy oglądać. Także o tym nie zapominajcie. Jeżeli chodzi o napisy w języku tureckim, no to oczywiście znowu one są albo dla osób z Turcji, albo dla tych, którzy tureckiego się uczą, a napisy w języku angielskim dla całej reszty świata. No i teraz tak, napisy to chyba jest ta najtrudniejsza część mojej pracy, bo po prostu zajmują bardzo dużo czasu. Oczywiście taki vlog, jak ja teraz montuję, jest krótki i dużo jest w nim przebitek z widokami, gdzie nic się nie mówi. No to też tego tekstu będzie mało i myślę, że nie zajmie mi to jakoś super dużo czasu, ale są na moim kanale też filmy takie pogadankowe, które trwają bardzo długo, no i mówi się tam non-stop. No i wtedy ta praca trwa bardzo długo. Najdłużej praca nad napisami zajęła mi do filmu, który pewnie już widzieliście, Q&A z moją mamą, który trwał ponad 40 minut. No to tego tekstu było bardzo dużo i pamiętam, że same napisy w języku polskim robiłam przez 7 godzin, później tłumaczenie na angielski przez 3 godziny i turecki 3 godziny, czyli do tego jednego filmu same napisy robiliśmy przez 13 godzin. No teraz na pewno tyle mi to nie zajmie, ale zobaczymy.
Okej, zobaczcie, tutaj mamy taką grafikę, która przedstawia linię głosową i ona bardzo ułatwia robienie napisów, bo zaraz zobaczycie, łatwiej jest mi wtedy dopasowywać czas wyświetlania napisów. No i jak to wszystko robimy? Słucham, co tutaj powiedziałam? Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku i dzisiaj kolejny filmik ze wschodu Turcji. I tutaj to wklepuję. Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Dzisiaj kolejny filmik ze wschodu Turcji. Okej. I dodaję. I teraz właśnie dopasowuję, kiedy ma się to wyświetlać. Powiedzmy, że tak będzie dobrze. Sprawdźmy. Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku i dzisiaj kolejny filmik ze wschodu Turcji. No właśnie. I tak to wygląda. I teraz moja praca będzie polegała na tym, żeby cały ten filmik przesłuchać i wklepać w ten sposób właśnie wszystko, co mówiłam. No to do roboty. Okej, napisy gotowe. No tak jak mówiłam, tekstu nie było za dużo, więc zajęło mi to w sumie godzinę czasu tym razem. Okej, no to zapisujemy. Okej, i język polski jest. Teraz wystarczy to tylko przetłumaczyć na turecki i angielski. Słuchajcie, napisy polskie zrobione, jest już dosyć późno, za chwilę przyjdzie Nuri do domu, więc też musimy zjeść jakiś obiad i mamy jeszcze trochę innych zajęć na wieczór. Także dzisiaj moją pracę na tym skończę, a jak się robi tłumaczenie na angielski, na turecki i co dalej z tym wszystkim, to pokażę Wam jutro. Także do zobaczenia. Dzień dobry, moi mili, dzisiaj trzeci dzień pracy nad filmem. No i dzisiaj już takie naprawdę ostatnie szlify. Trzeba przede wszystkim zrobić tłumaczenie napisów na język angielski, turecki i potem jeszcze parę rzeczy, ale zaczynamy od angielskiego, czyli od mojej roboty. Już Wam pokazuję, jak to się robi. Okej, no więc mamy napisy w języku polskim i teraz dodajemy nowe napisy. Angielski. Utwórz nowe napisy. I tutaj mamy taką funkcję przetłumacz automatycznie. Można to robić. Ale wiecie, to się robi takie tłumaczenie dosłowne, jakbyśmy wszystko to wklepali w Google Translate. Jest bardzo dużo błędów, więc moja praca teraz będzie polegała na tym, żeby przejrzeć, co tu tłumacz Google nam porobił i to po prostu popoprawiać. Także do roboty. Okej, moi drodzy. Napisy angielskie zrobione i zajęło mi to jakieś 45 minut. Okej, to co? Przejrzałam, wszystko się zgadza. Publikuję. I teraz muszę jeszcze poczekać na Nuriego, aż wróci do domu, bo jest teraz w mieście, żeby mógł zrobić napisy tureckie. No i teraz zmiana ról. Zastanawialiście się pewnie, co Nuri robi w związku z moim kanałem. No właśnie, zawsze pomaga mi z tureckimi napisami. Hasiaś to jest maki? No mak to jest hasiaś teoretycznie, ale czy te kwiaty się hasiaś nazywają, to pewna nie jestem. Napisz w Google'ach hasiaś cicik. Może będzie jakaś inna nazwa? Śmierdzę oponami. To czerwone właśnie. Ile maków? Nagrywasz? Mhm. Okej. Nuri już skończył swoją pracę i zajęło mu to też około 40-45 minut.
Teraz jeszcze ja to przejrzę, czy wszystko się zgadza. I wtedy te napisy zatwierdzimy. Ok, napisy sprawdzone, wszystko w porządku. Publikujemy. No to zmieniamy ustawienia na publiczny. I publikujemy. I teraz filmik już jest dostępny na kanale. Już można go oglądać. No ale to nie koniec mojej pracy. Teraz trzeba ten filmik udostępnić na mediach społecznościowych. Ok, no to zaczynamy od Facebooka. Boże, wolno chodzi komputer. Już też się chyba zmęczył, tak jak my. No. Udostępnij. Kopiuj link. Hop. I opis. No. Udostępnione. A teraz jeszcze trzeba to udostępnić na Instagramie i na Twitterze. Co akurat jednak wolę robić z telefonu, więc to za chwilkę. Okej, no i właśnie tak ta praca wygląda. Podsumujmy. Praca nad tym filmikiem, który trwa trochę ponad 10 minut, niecałe 11. Trwała 3 dni, oczywiście niecałe. W pierwszy dzień pracowałam około 6 godzin, w drugim 4 i dzisiaj około 3 godziny. I to jeszcze nie koniec, no bo oczywiście jak już jest wszystko udostępnione, no to też czeka mnie czytanie, moderowanie i odpisywanie na komentarze. No, także sami widzicie, praca nad 10-minutowym filmem zajęła mi najpierw dzień nagrywania, godzinny materiał, 60 klipów, a później praca nad obrabianiem tego filmu i tak dalej, ponad 13 godzin. I to jest filmik 10-minutowy. To pomyślcie, co się dzieje, jak są dłuższe filmiki, a są takie i 30-minutowe, i 40-minutowe na moim kanale. I obawiam się, że ten film, który teraz dla Was kręcę, też będzie strasznie długi. Więc nad nim pewnie będę bardzo dużo pracować. No ale, moi drodzy, ja tą pracę bardzo lubię, bardzo chętnie to wszystko robię i cieszę się, że Wam się to podoba, że oglądacie te wszystkie moje filmy, że jesteście ze mną, także na pewno będę to robić dalej. No i co? Zostawiajcie łapki w górę, komentarze, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia za tydzień. Kierys, rys! I tak jak ja, nie chciałabym... Dzieciaki mi hałasują. Na pewno to słychać, nie? Poczekam chwilę. To tak długo ma trwać? Trzymaj chwilę stamtąd. Naj, naj. Madzia?